Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś sobota, 7 dzień maja. Na dzień dzisiejszym z Biblią na co dzień mamy takie słowa. Z psalmu 118, wiersz 25. O Panie racz zbawić, o Panie racz poszczęścić. I z listu do hebrajczyków z 13 rozdziału, wiersz 20 i 21. Bóg pokoju, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełniali Jego wolę. Pierwszy fragment to fragment modlitwy. Księga Psalmów pełna jest modlitw, które dla naszego życia mogą być inspiracją do tego, aby każdego dnia, w każdych warunkach, niezależnie co dzieje się w naszym życiu, wołać do Pana Boga. Dziś słyszymy słowa wołania o ratunek, o Bożą pomoc, o Boże wsparcie. Jestem przekonany, że każdy z nas, niezależnie od tego, czy dzisiaj czuje się silny, czy słaby, ma w swoim życiu wiele takich sytuacji, kiedy potrzebuje wsparcia, potrzebuje ratunku, potrzebuje chwycić się kogoś lub czegoś, co jest mocne i co pozwala nam odnaleźć siły i nadzieję na każdy następny dzień. Myślę, że niezwykłym błogosławieństwem jest, jeżeli mamy wokół siebie ludzi, którzy są dla nas wsparciem. Pan Bóg daje nam Żonę, męża, Pan Bóg daje nam przyjaciół, bliskie osoby, które chcą iść razem z nami i chcą nam pomagać. Ale zdajemy sobie sprawę, że to nie wszystko: że często ta pomoc, choć płynie z głębi serca, jest wyrazem wielkiej przyjaźni lub miłości, to jeszcze nie wystarcza. Potrzebujemy kogoś, kto jest ponad. Kto jest silniejszy, kto widzi nasz problem jeszcze z innej strony, widzi go dogłębniej, albo zna nasze serce i przenika nas w pełni. Psalmista zdaje sobie sprawę z tego, że najdoskonalszy ratunek jest od Boga. W nim możemy znaleźć ukojenie dla naszego serca, nadzieję, pokój i tak samo jak psalmista możemy wołać: O, panie, racz zbawić, uratuj nas. Albo o Panie, racz poszczęścić, daj nam nową nadzieję, daj nam pokój na każdy następny dzień. W czasach pełnych niepokoju, w czasach, kiedy nie wiemy, co przyniesie następny dzień, tydzień, te słowa mają szczególne brzmienie. Myślę, że każdy z nas codziennie może wołać właśnie w taki sposób: Panie, racz zbawić, Panie, racz poszczęścić, daj nam nadzieję na to, co przed nami. I wreszcie, Niezwykła obietnica, niezwykłe błogosławieństwo, jakie daje nam autor listu do Hebrajczyków, te słowa mogą nas nieść dzisiaj, jutro i w każdy następny dzień. Słowa mówiące o tym, jaki jest Bóg, jaki ma zamiar względem ciebie i jak bardzo chce prowadzić cię przez następne dni. Bóg pokoju niech wyposaży was we wszystko dobre, abyście pełnili Jego wolę. On jest tym, który wyposaża, który zaopatruje, który troszczy się o ciebie każdego dnia. Dla Niego nie jesteś obojętnym, nie jesteś jednym z miliona, miliarda ludzi. Dla Niego jesteś cenny, niezależnie gdzie, kim jesteś i co robisz. Dla Niego masz niezwykłą wartość, dlatego chce się tobie, Tobą opiekować i chce wyposażyć Cię w to, co niezbędne. W to, co potrzebne, aby następny dzień mógł być na Jego chwałę, bo takie jest właśnie zadanie: abyście spełniali Jego wolę. A Jego wolą? Wolą względem Ciebie jest to, byś żył, by żyła w Jego miłości, doświadczając Jego opieki i kierowała się i kierował się miłością do drugiego człowieka. Spełniając Bożą wolę, coraz bardziej kochajmy Boga i coraz bardziej kochajmy bliźnich. Dobrego dnia. Do zobaczenia i zostańcie z Bogiem.